Olek, Olek, ze mną jest Ksajo. Jestem, to prawda. Cześć Olu, witam Cię na kanale, nie wiem jakim, mikrofon by wskazywał na to, będzie to, inny live. Że to Świstaki TV. No, ładny jest w każdym razie. Słucham Cię. Co byś ode mnie chciała? Porozmawiać w sumie. Kolejna wygrana walka. Jak się czujesz? W sumie była dosyć szybka. Czuję się wygrany po raz kolejny. I po raz kolejny dosyć szybko. No tak już chyba musi być, że jestem lepszy. A nie masz takiego niedosytu trochę, że te walki są takie krótkie, z jednej strony spoko, bo szybko je wygrywasz, a jednak nie pokazujesz może tak 100% tego wszystkiego, co się nauczyłeś? Wiesz co, no na pewno chciałbym się trochę z Rafoniksem pobić, no ale wiadomo, że jakieś tam finezyjne nokauty można wykonywać na kimś, kto jest trochę słabszy, gdzie możesz sobie pozwolić na większe ryzyko. No ale z kolei jak jest słabszy, no to się szybciej kładzie, nie? No i tak było w tej walce, więc no, jakby... Tak, chciałem skończyć jakimś high kickiem, obrotówką, czymkolwiek tego biednego Marcina, no ale ostatecznie zrobiłem to dosyć standardowo. Ale co, no chyba, wiesz, przynajmniej w walce z Franiem nie czułem się, że mój przeciwnik jest gorszy i że za szybko wygrywam i tak dalej, no ale tam rzeczywiście bardzo ładnie siadł sierpik na punkcik, a do tego momentu walka wyglądała fajnie. Też trochę zupełnie inaczej niż ten sierp była strategia obrana, no bo tam szło chyba 13 low kicków w 2 minuty finalnie. Franie miał całą nogę siną, jak widziałem w after movie. No a z Konopskim walka była dosyć zacięta, no ale fakt faktem, ja wtedy byłem po walce z Nitrem, która walką średnio nie była i być może nawet dała mi fałszywy pogląd na to, co się dzieje w oktagonie i nie wiedziałem, że ktoś może ruszyć na mnie. A ruszył na mnie tak naprawdę i Konop, i Franio, i Rafonis teraz też się stał ruszyć, ale szybko się demotywował po pierwszej bombie, którą dostał i jakoś dosyć szybko upadł. No bo Marcin podkreślał, że on trenował, że jest przygotowany, też jakby jego masa ciała trochę tak przybrał na wadze i jakby był teoretycznie przygotowany. Myślisz, że jakby jego te całe treningi poszły trochę na marne, że nie pokazał jednak tego, co zapowiadał? Wiesz co, nie wiem, no ale on nie miał też żadnej walki, która by stawiała przed nim opór, a jak taką miał, to ją przegrywał. Więc generalnie on walki, w której rzeczywiście dało się ocenić jego umiejętności, nie miał. Raczej ludzie go oceniali pod tym kątem, że ma słabą głowę, że szybko się poddaje, szybko przegrywa i tak dalej. No, nie miał dużo czasu, fakt faktem, no ale poniekąd on chciał tej walki sam, chciał się sprawdzić, no to się sprawdziliśmy. No. Po to też był ten pojedynek. No, mimo tego, że wiesz, na jakiejś numerowanej gali i tak dalej bym go pewnie nie brał, to myślę, że Friday Arena była na to miejscem jako taki bonus fight, bo już go ugraliśmy po tym, jak karta była ustalona tak naprawdę. Więc no, co, no, jakiś tam dodatek to był. Kurczę, śpiewają sobie chłopaki, dezorientują mnie. Dobra. Poczekaj, muszę się zastanowić. Rafon i treningi, czy poszły na marne? Nie no, myślę, że coś tam pokazał, no. Nie za dużo, a nie za dużo też miał pola. Nie wiem. Rafon mówi, że się dobrze czuje. Słuchaj, ostatecznie najważniejsze, żeby u niego było w porządku, więc ja mu wierzę. Okej, a co do w sumie Fejmu 20? Zobaczymy Cię, bo są jakieś drobne takie spekulacje, że może być Twoja walka na przykład z Disem. Co z tego będzie? Jeszcze absolutnie nic nie wiem na ten temat. Do tej pory, może dopiero jutro po tej gali się zaczną jakieś rozmowy na nowo o przyszłość, ale na ten moment moja przygoda w Fejmie się kończy tu. Oczywiście w kontrakcie mam jeszcze jakąś walkę, ale jakby nie jest ustalone kiedy, z kim i tak dalej. Po prostu mam, że zawalczę, ale ja jeszcze nic nie wiem, także dopiero rozmowy będą później. A oprócz Disa ogólnie masz jeszcze na oku jakiegoś przeciwnika? No kilku mam, bo z federacją rozmawiam, ale wiesz, nie mogę też zdradzić, a tak jak wspomniałem w oktagonie po walce w wywiadzie z Maćkiem, na pewno celowalibyśmy i ja i federacja w kogoś, kto będzie rywalem na papierze bardziej równym lub nawet lepszym ode mnie. Czyli w najbliższej przyszłości nie będzie Disa, bo mówiłeś, że jeżeli byłby Dis, to będzie ta twoja ostatnia walka w
fejmie. Więc jakby był to on, to nie mogłoby tak być, czy jednak wycofujesz się z tego? Słuchaj, nie wiem kiedy tak powiedziałem, nie wiem skąd to wyciągnęłaś i jak to pamiętasz, ja już być może nie pamiętam, że to powiedziałem. Zdaje się chyba po drugiej walce, wiesz, twojej. Okej, no tylko wiesz, no jakby ta walka z Disem, no proponowali mi ją na pierwszą walkę, być może wracała to na drugą, na trzecią, na czwartą, więc ona się tak ciągnie. Bo wy macie, nie możecie się dogadać z tą płaszczyzną po prostu. Myślę, że my się ze wszystkim nie możemy dogadać generalnie, więc temat się tak ciągnie, wraca, a przygoda w fejmie trwa, radzę sobie z innymi rywalami. Słuchaj, jak będzie wszystko dogodne po jednej i drugiej stronie, to taki pojedynek się odbędzie. Póki co tak nie było. A jeszcze ty jesteś zwycięski, a jakoś nie pokazujesz tego, tak to spłynęło po tobie? Jakby... Nie, no jakby trochę wychodziłem pobić młodszego brata do tej walki. Sam nie czułem tego, że idę się z kimś zmierzyć, tylko bardziej wydać wyrok na tej zasadzie. Bardziej treningowo to odebrałeś jako bardziej sparing niż jako taka walka? Trochę, być może. No, nie czułem tego do końca. I mimo tego, że próbowałem sobie tą walkę jakoś samemu wkręcić i bardziej poczuć, to nie mogłem. Po prostu takie podejście, że już zanim wyszedłem do tej klatki, miałem 4-0, takie już po prostu miałem podejście, że już wygrałem tę walkę i jakby w ogóle zapomniałem, że mam się bić, nie? Już myślałem, że już to jest po wszystkim generalnie. Że jak podpisałem walkę z Rafoniksem, to tak jak mi już wygrał, nie? Okej, a jeszcze ostatnie pytanie. Czy to, że palisz, nie przeszkadza ci to, jak masz dobrą kondycję? No, jeszcze nawiążę do ostatniego pytania. Wiesz, walkę z Rafoniksem czułem w ten sposób. Nie wiem, czy grałeś w Heroesy 3 w każdym razie. Tam było coś takiego jak autowalka. Najeżdżałaś swoim konikiem na przeciwnego ludka i ona się toczyła samoistnie i od razu... Takie autoboty, tak? Tak, dostawałaś, samoistnie się toczyła i dostawałaś od razu werdykt. Ile jednostek straciłaś, ile wygrałaś. I nie musiałaś toczyć tej, że tak powiem, bitwy strategicznej, że sobie samemu kliniesz. No tak się czułem z Rafoniksem, nie? Że wjechałem na niego swoim konikiem, podpisując kontrakt i już jakby, już to jest po. A ostatnie pytanie, powtórz proszę. Czy to, że palisz, nie przeszkadza ci w robieniu na przykład kondycji, czy nie odczuwasz tego? Słuchaj, musiałbym mieć porównanie, a porównania nie mam, bo... Palę długie lata, a więc nie trenowałem nie paląc, więc nie wiem jakby było, jakbym trenował, gdybym tego nie robił, nie? Okej, jasne, dziękuję ci bardzo i gratuluję wygranej. Oj, przyłbika ci przybiję, Olu, bo mi się spociły przy tobie ręce, dziękuję ci bardzo i trzymajcie się. Dziękuję.